Witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Myślę, że z miejsca znajomego dla wszystkich hodowców z gołębnika Giebont. Witam również wszystkich uczestników oczywiście tegoż właśnie wspólnego gołębnika Giebont. W tym roku z jubileuszowej, z 10. edycji. Często tutaj, dosyć często jestem, dlatego że jest to nasz taki gołębnik partnerski, no patronacki. Tutaj razem z Janem Bocheńczakiem współpracujemy. Gołębnik partnerski, na którym mamy możliwość sprawdzenia w zasadzie większości naszych produktów Transfit marki FlyVet. Janek też jasno tutaj mówi, że on wszystkich naszych produktów nie używa. Natomiast rzeczywiście kilka z naszych produktów jest w stałym takim podawaniu. Często powtarza na filmach. Tutaj też zresztą też się pojawi taki film, gdzie opowiadamy cały tak jakby cykl doprowadzenia młodych do konkursu, czyli treningi, żywienie, właśnie suplementacja. Właśnie jak to się tutaj dzieje na tym gołębniku, jak się działo u niego w gołębniku, także jest tutaj tak dosyć szczegółowo. Myślę, że nawet z niektórymi takimi tylko i wyłącznie zastosowaniami, które były tylko, o których tylko Janek wiedział i sobie wypraktykował je. Także też tam na tym filmie jest i opowiedział o tym. Dla nas, dla firmy, dla produktów to bardzo ważne miejsce, bo nietuzinkowe, dlatego że w tym roku mamy tutaj na gołębniku gołębie z 28 krajów świata, więc mamy tutaj przekrój naprawdę bardzo duży z wielu, no w zasadzie z całego świata, także dla nas jest to takie no, taki dodatkowy atut, bo tak naprawdę no, mamy możliwość ciągłą możliwość sprawdzenia naszych produktów w tych trudnych tutaj warunkach, raz z tego tytułu, że bardzo dużej liczby gołębi, bo w tym roku zostało przyjętych 3800 gołębi na Giebont. W tej chwili gołębie są po w zasadzie ostatnim locie treningowym i przed pierwszym lotem konkursowym. Gołębi jest w tej chwili, nie potrafię powiedzieć, ale na pewno jest 3000 gołębi, więc taka no, bardzo imponująca liczba gołębi została doprowadzona, można powiedzieć, już do konkursu, więc już można powiedzieć tutaj dla mnie, z mojej perspektywy jest to sukces, bo tych gołębi rzeczywiście jest, świadczy o tym to, że zostały bardzo dobrze przygotowane, bardzo dobrze prowadzone i ku mojemu zadowoleniu i hodowców, którzy używają naszych produktów, no jest to takie świadectwo tego, że te produkty rzeczywiście są dobre i dają sobie radę właśnie w tych takich trudnych warunkach, które są tutaj na tym gołębniku, bo tak jakby trudno porównać ten gołębnik do gołębników indywidualnych hodowców, gdzie mamy 100 gołębi młodych, 200 gołębi młodych, czy no nawet może większe gołębniki. No tutaj jest ich kilka tysięcy, więc ta praca i jest, no tej pracy jest dużo, dużo więcej, ale przede wszystkim zagrożeń jest też cały ogrom, bo tak jakby trudno dojrzeć wszystkie te gołębie indywidualnie, nie ma takiej możliwości, więc tak naprawdę ta praca musi być wykonana super na 100%, bez żadnego tak jakby zastanawiania się, potknięcia się. Tutaj w pracy przy tym gołębniku nie możemy się zastanawiać nad tym, czy coś zadziała, czy nie. Musi zadziałać po prostu. To jest zero-jedynkowo, bo każde potknięcie jest, no może niestety przynieść bardzo duże straty w stadzie. Także tutaj nie ma miejsca na pomyłki. Musi być wszystko dopracowane. Ze strony wszystkich opiekunów tego stada, właściciela tutaj Jana Bocheńczaka i opiekunów tego stada, karm, które dostają, no wszystko musi być na bardzo wysokim poziomie, wszystko musi być dobrze dopatrzone, nie może być tych pomyłek. Także, tak jak powiedziałem, dla nas jest to super miejsce, bo jest to miejsce, w którym możemy sprawdzić nasze produkty, mogą się sprawdzić. I właśnie tutaj dla kolegów hodowców chciałem przekazać już w tej chwili, że jesienią nasze produkty wyjdą troszeczkę w nowej formule, bo będą zmienione opakowania, będą w innych opakowaniach.
To z wynika też z sugestii hodowców, że te opakowania, które były do tej pory, no nie do końca się sprawdziły, ale tak naprawdę nie wiedzieliśmy. Natomiast też przy okazji zmiany opakowań niektóre produkty troszeczkę zmieni się formuła, to znaczy substancje czynne zawarte właśnie w produktach będą troszeczkę w innych, raz, że będą troszeczkę w innych kompozycjach, dojdą inne składniki, tak żeby po prostu jeszcze bardziej poprawić skuteczność wszystkich tych produktów, substancji zawartych właśnie w produktach, tak żeby były jeszcze lepsze, żeby tą pracę hodowlaną jeszcze lepiej usprawniały. Ale to tak jakby w momencie, kiedy już się pojawią nowe opakowania i tak naprawdę trochę nowe produkty, ja będę też szczegółowo wszystkie te produkty rozkładał na czynniki pierwsze, tłumacząc co, jak działa i dlaczego zmiany. Zmiany oczywiście są podyktowane sugestiami hodowców, ale właśnie przede wszystkim tego miejsca tutaj, bo nie ukrywam, dla nas jest to trochę taka stacja doświadczalna, gdzie rzeczywiście my możemy tutaj w stałym kontakcie z Jankiem, możemy sobie wymienić jego przede wszystkim spostrzeżenia, co, jak działa i ewentualnie jak by mogło działać. Także dla nas jest to niesamowite cenne miejsce i tak naprawdę to cenne miejsce dla nas przekłada się na te właśnie małe indywidualne gołębniki, na sukces małych indywidualnych gołębników w konkursach, czy to gołębi starych, czy też gołębi młodych, do którego się zbliżamy, ale i nie tylko, bo mówimy tutaj sukcesywnie cały rok, mówimy zarówno o rozpłodzie, mówimy o pierzeniu i płynnie przechodzimy właśnie w te konkursy. Także każdy z tych okresów jest bardzo ważny i tutaj swoją pracą chcemy jak najwięcej oddać dla gołębi ku zadowoleniu hodowców. Myślę, że to tyle. Czekamy z niecierpliwością na sezon, na konkurs gołębi młodych. Z tego miejsca życzę wszystkim hodowcom sukcesów, pełnych konkursów, żeby wszystkie gołębie wróciły, żeby pokazały ten charakter, żeby w przyszłym roku były również superlotnikami. Z tego miejsca dobry lot dla wszystkich indywidualnych gołębników, dla indywidualnych hodowców i dla tych gołębi tutaj z WG Giewont, super miejsc dla wszystkich uczestników. Pozdrawiam, dobry lot.